Kochani, a no tak już na pierwszej części, wybaczcie, mój głos trochę szwankuje, dlatego się nic nie odzywałem na lekcji, ale powiem wam, że na tej pierwszej części podzieliliśmy się historią, która jest taka, powiedziałbym, trochę dziwna, bo to jest taka dziwna księga. Są tylko dwie takie w Piśmie Świętym. Dwie księgi, w których Pan Bóg nie jest wymieniony z imienia. Które to są księgi? Pamiętacie? Dwie księgi. Jedną pewnie taka bardziej znana, a druga mniej znana. Nie każdy wie. Jedna księga Estery, tam z imienia Pan Bóg nie ma ani razu Elohim, El Shaddai, żadnego imienia Pana Boga nie ma. Nie? W księdze Estery ani razu nie jest użyty. I księga Pieśni nad Pieśniami również. Ale czy ktoś by kiedyś powiedział, że w tej księdze Pan Bóg nie działa? Nie? Czy można powiedzieć, że w księdze Estery Pan Bóg nie działa? Albo Pieśni nad Pieśniami, że nie są o miłości Bożej do swojego ludu. Nie? Słuchajcie, no nie da się tego powiedzieć. Ale księga Estery zaczyna się nie od opisu działania Pana Boga, nie od opisu tego w jakichś wielkich zwycięstw, ale zaczyna się tak, jak powinna się zaczynać dobra historia. Jak się powinna zaczynać dobra historia? Od czego zaczynamy, jak chcemy taką dobrą historię powiedzieć komuś? Od opisu postaci. Od opisu postaci, które będą w tej historii jakąś odgrywać rolę. I wiecie, i właśnie księga Estery, tak jak taka właśnie dobra historia, narrator zaczyna od opisu. I kogo opisuje najpierw? No, najpierw trzeba opisać króla. I opisuje króla. I tak na moment zastanówmy się nad tym opisem tego króla. Króla Ahaszwerosza, tak? Xerxesa, jak wiemy. Moglibyśmy bardziej w historię wejść, jak to jest, bo niektórzy zarzucają, że taka historia nie miała miejsca i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajny artykuł na ten temat, co właśnie William Shea napisał, gdzie pokazuje, że nazwy, które Biblia nadaje, imiona, które Biblia daje postaciom historycznym i to, na czym skupia się Biblia, jest często czymś innym, niż skupiają się historycy. Historia zbawienia, tak jak widzi ją Bóg, jest czymś innym niż nasza historia. My patrzymy na podboje, my patrzymy na chwałę, na władzę, a Pan Bóg patrzy na serca. I szuka oddanych serc, szuka wiary. To jest to, czego szuka Pan Bóg. A w międzyczasie pojawiają się inne postacie. I tak król Ahaszwerosz. I przeczytajmy w księdze Estery, rozdział, księga Estery, rozdział pierwszy. I tam przeczytajmy od pierwszego wersetu. A Ahaszwerosz sprawował władzę nad 127 prowincjami od Indii aż do Etiopii. Od Indii aż do Etiopii. Takie wielkie królestwo w tamtym czasie, taka wspaniała chwała królestwa. No było się czym chwalić. No i król Ahaszwerosz się chwalił. Przybyli do niego, w trzeci i czwarty werset, tak przeczytamy, przybyli do niego wojskowi perscy, medyjscy, dostojnicy, książęta prowincji. On zaś długo chwalił się przed nimi bogactwem, świadczącym o potędze jego królestwa. Trwało to 180 dni. Wyobraźcie sobie, król się chwali. 180 dni przed kimś się czymś chwalimy. 180 dni pokazujemy, jakichś to wspaniałych czynów dokonaliśmy w swoim życiu. Jakiekolwiek by to czyny nie były, myślę, że nawet jakby król Ahaszwerosz chciał historię tego wszystkiego opowiedzieć, to tak pół dnia by mogło wystarczyć. Ale jemu to zabrało 180 dni. Takie królestwo, takie czyny, taka chwała. A po upływie tego czasu, żeby tego było mało, przeczytajcie w 5 i w 8 wersecie, a po upływie tego czasu król wydał ucztem, jednej uczty było za mało, król wydał ucztem dla przebywających na zamku w Suzie od osób najważniejszych do najmniej ważnych. Uczta trwała 7 dni, a miała miejsce na dziedzińcu ogrodu Pałacu Królewskiego.
I teraz posłuchajcie tej całej tutaj retariady. Białe, lniane i fioletowe kotary, spięte sznurami z bisioru, purpury zwisały na srebrnych pierścieniach, alabastrowych kolumnach, złote i srebrne sofy, stały na mozaice z porfiru, alabastru, masy perłowej, marmuru. Napoje podawano w złotych naczyniach, z których każde było inne, a królewskiego wina było pod dostatkiem, jak przystało na króla. Nikt jednak nie przymuszał do picia, gdyż polecenie, które wydał król, było takie. Każdy mógł robić to, na co miał ochotę. Więc to była, wiecie, to była taka dzika uczta. To była uczta, ktoś jak ktoś chciał się napić, to mógł spożywać alkohol. Jak ktoś nie chciał, to nie. A wszystkiego było w bród. Bogactwa, złota, jakichś mas perłowych. To wszystko było wspaniałe. I trwało to wszystko 7 dni. Zakończyło to ten czas, kiedy król Achaszwerosz chwalił się tym całym swoim królestwem. I w pewnym momencie król Achaszwerosz powiedział, ale jest jeszcze coś. Jest jeszcze coś i muszę wam pokazać. I posłał po swoją królową. Miał przepiękną żonę i chciał, żeby tą żoną się również pochwalić. No, 7 dnia, gdy król Achaszwerosz dogodził sobie już winem, czyli ostatniego dnia tej uczty, polecił, aby przyprowadzono przed jego obliczem królową Waszti. Chciał ludowi i książętom pokazać jej urodę, gdyż była to przepiękna kobieta, lecz królowa Waszti odmówiła przyjścia na rozkaz królewski. Ugodziło to króla i wezbrał w nim gniew. No, król nie wiedział, że z kobietami to trzeba tak jak tak kwiatkiem bardziej, niż że wpadli na pomysł, że z towarzyszami jego, z chłopakami wpadli na pomysł, że jeszcze by zobaczyli królową. Nie? Tak to można powiedzieć. Popatrzcie, jaki obraz tego króla się tu przedstawia. Nie? Ten król jest król, który się chwali, król, któremu nic nie brakuje, król, który nie traktuje nawet swojej żony poważnie. Nie? Nawet swoją żonę to tak, ach, jak już dobrze wypili, to mówi, to jeszcze pokażemy królową. Jakiego króla widzimy? Co to jest za król? I teraz powstał problem, bo królowa Waszti, kobieta godna, z godnością, poniżej jej godności było przyjść do tych pijanych mężczyzn i prezentować się przed nimi. To było poniżej jej godności. Ale król miał tych wiele wad, ale miał jedną zaletę, że był królem i mógł zrobić, co chciał. To była taka zaleta, taka pseudo-zaleta. I stwierdził, że wieść, tutaj przeczytajmy ten 17 werset, wieść o postępku królowej dotrze bowiem do wszystkich kobiet, zaczną one lekceważyć mężczyzn, swoich mężów i usprawiedliwiać to w taki sposób. Król Achaszwerosz polecił przyprowadzić do siebie królową Waszti i ona też odmówiła. Więc aby tej pogardzie dla mężczyzn zapobiec, to król zadziałał w taki sposób, że królową Waszti odwołał. Takie czasy, drogie panie, które tu jesteście, takie były czasy. Taki był król. Czy król naprawdę królową tak bardzo kochał? No wątpię. To tak dzisiaj jest. Dzisiaj ktoś kiedyś taki zacytował z jakiejś gazety, gdzie jedna gwiazda popularna, nie będę wymieniał z imienia, mówi tak, jestem tak w niej zakochany. Ona ma przepiękne ciało. Tak zakochany. Tak zauroczony. Taki był król Achaszwerosz. Takim był królem. Szukał takich gwiazd. I znajdzie prawdziwą. Ale za moment. Więc król Achaszwerosz poddano mu pomysł, że królowa Waszti za tak wielki czyn to się nie nadaje, aby była królową. Więc trzeba poszukać królowi, panien jakichś pięknych i zgrabnych. Tak naprawdę to jest w Biblii napisane. Jakby ktoś miał wątpliwości, czy Biblia aż tak bardzo. Tak, Biblia opisuje nasze ludzkie charaktery.
ludzki upadek, pychę, niemoralność, bez żadnych ogródek. Biblia bardzo szczegółowo opisuje, w jakim stanie znajdują się ludzie. Opisuje postacie biblijne wielkich bohaterów wiary, opisuje ich upadki, opisuje osoby takie jak król Achaszwerosz, mówi wyraźnie i nazywa po imieniu pewne rzeczy. I tutaj też. I więc Księga Estery przedstawia króla Achaszwerosza. To był król Achaszwerosz, ale kolejną postacią, która była na zamku w Suzie w tamtym czasie, to był Mordochaj. I Mordochaja mamy opisanego w piątym, coś o Mordochaju mamy napisane, bo o Mordochaju to jeszcze więcej się dowiemy, ale w piątym wersecie drugiego rozdziału Księgi Estery mamy kilka słów o Mordochaju. Na zamku w Suzie urzędował zaś pewien Żyd z plemienia Benjamina. Miał on na imię Mordochaj. Był synem Jaira, który był synem Szimejego, a ten był synem Kisza. Wzięto go do niewoli i uprowadzono z Jerozolimy jako jednego z wygnańców towarzyszących królowi judzkiemu Jehoniaszowi, którego do niewoli uprowadził król Nebukadnezar. I co w tym fragmencie jest ważnego? Poza tym, że wiemy, że był wygnańcem, że Suza i Królestwo Perskie to nie był jego świat, to nie był jego dom. To było coś, gdzie została jego rodzina uprowadzona i tam przebywał jako wygnańca, jako uchodźca, jako nietutejszy, jako nawet nie imigrant, bo on tam z własnego życzenia się nie znalazł. I wiemy jedno. Dlaczego ważne jest, że czyim on synem był i czyim synem był ten człowiek, którego synem był? Widzimy, że to już jest czwarte pokolenie. Ci ludzie domu nie znali. I my też dzisiaj, które my już jesteśmy pokolenie, które kolejne pokolenie od upadku, którym kolejnym pokoleniem jesteśmy. Czy my naprawdę znamy dom? Czy my naprawdę wiemy, dokąd zmierzamy? Czy my wiemy, jakie jest niebo? Czy my wiemy, jaki jest Dom Boży? Jesteśmy kolejnym pokoleniem i słyszymy tylko z echa i wiemy tylko z tego, co Pan Bóg mówi. Jaki jest dom? Jak dom wygląda? A mimo wszystko wierzymy i tego domu wyczekujemy. Ale król Achaszwerosz, Mordochaj i kolejna osoba. Ta poszukiwana osoba. Mordochaj był opiekunem w siódmym wersecie drugiego rozdziału Hadasy. To jest Estery, więc ona była córką stryja Mordochaja, nie miała ojca ani matki, zmarli, była panną zgrabną i piękną. Więc to była taka osoba, zauważcie, jakiej poszukiwał król Achaszwerosz. Nie? Bo mamy, że przyszli do niego jego doradcy i powiedzieli mu, musimy poszukać takich kobiet. A tu jest napisane, akurat Estera Hadassa taka była. Ale widzicie, Estera Hadassa to była bardzo skomplikowana, złożona osobowość, bo to była Hadassa, ale również miała perskie imię Estera. Ona się zasymilowała z Królestwem Perskim. Ona wiedziała, na czym polega ta, co to jest władza, tym bardziej, że Mordochaj był urzędnikiem królewskim. Ona wiedziała dokładnie, w jaki sposób Królestwo Perskie jest zarządzane. Jaki jest król, co się liczy dla Persów, jak żyć w tym królestwie. I po cichu jej imię, to drugie imię, Hadassa, to imię, które nadali jej rodzice, które Mordochaj, jak ją nazywał, To imię było wśród jej rodziny. A na zewnątrz ona była Estera. Także to imię przypominało, Hadassa przypominało i jej skąd jest. To inne imię. No i Estera, jak wiemy, dostała się do pałacu. Mordochaj jej powiedział jedno. Tylko nie mów, kim jesteś. Nie mów, kim jesteś. Nie przyznawaj się. I w 12 wersecie napisane jest, jak to się stało. Wszystko, że Estera dostała się na dworzec i została na dwór królewski i została królową. A panny w domu kobiet przechodziły okres
przepisowej pielęgnacji. Okres ten trwał 12 miesięcy. Po jego zakończeniu na każdą pannę przychodziła kolej, aby spotkać się z królem Achaszweroszem. Ewa dzisiaj, jak jechaliśmy samochodem, czytała tą historię i mówi 12 miesięcy, co oni z nimi robili? No tylko sobie wyobraźcie, jak trzeba było po 12 miesiącach takiego, nie wiem, aerobiku i różne nacierania różnymi olejkami, jak człowiek pachniał i jak wyglądał. Nie wiem, nawet sobie nie chcę wyobrażać. Ale król był tego widocznie godzien. Wieczorem udawał... I teraz 14 werset. Posłuchajcie, co jest napisane w 14 wersecie. Bo w na szkółce szkoły sobotniej dzieciom tej historii nie podkreślamy tego wersetu. Wieczorem udawała się do pałacu, a rano wracała już do innego domu kobiet pod opiekiem Szaszgaza, eunucha królewskiego odpowiedzialnego za nałożnicę. Wieczorem szła, rano wracała, szła jako dziewczyna, wracała jako nałożnica. A to była Żydówka. To była Żydówka. Wiecie, jak było? Była Żydówką, nie wolno było, Żydom nie wolno było z nieobrzezanymi wchodzić w jakiekolwiek kontakty, a już na pewno nie udawać się na noc do pogańskiego króla. Także ten casting nie był do końca casting. To nie było coś, że król sobie popatrzył, mówi, no ładna dziewczyna, bierzemy ślub. Było trochę więcej. Wiecie, to widzicie problem moralny? Głęboki, głęboki problem moralny? Co się stało z ludem Bożym? Co się stało, że lud Boży nie przyznaje się do tego, kim jest, nie zachowuje praw, które zostały nadane przez Mojżesza. Jak Daniel przyszedł do Babilonu, to co powiedział? Ja tego jeść nie będę, ja tego pić nie będę. Jak przyszedł Józef, jak Józef się został sprzedany przez braci i zaczął pracować w domu Potyfara, i jak przyszła jego żona i mówi, Józef, ty jesteś przystojnym chłopakiem, ja mam plany względem ciebie. Co powiedział? No absolutnie nie. Mało tego, w jej rękach zostawił jej swoje ubranie i uciekał, gdzie że tak powiem, stamtąd, w te pędy. Estera nie ucieka. Estera ma swoją perską tożsamość. Ona zostaje w pałacu. Ona nie powiedziała nie. Mordochaj jeszcze powiedział do niej, tylko nie mów, kim jesteś. Schowaj to, kim jesteś. I mogłoby się wydawać, została królową. Po tym całym wstępie, widzicie, my się dzisiaj uśmiechamy nad tym wstępem, ale dramat tej historii, to, co się wydarzyło, co to była za rodzina, która miała z tego ludu, z którego miał przyjść Chrystus, to sprzeniewierzenie się. Ale nie do końca to zauważamy. Dlaczego? Bo narrator nic o tym nie mówi. Narrator tylko mówi, poszła wieczorem, wróciła rano. No, narrator powiedział, ach, słuchaj, Mordochaj powiedział do niej, nie przyznawaj się, kim jesteś. Narrator nie mówi o tym, no i zrobili źle. Albo nie wskazuje w żaden sposób, że to był jakikolwiek upadek moralny. I teraz by się mogło wydawać, że wszystko będzie już dobrze. Że Estera teraz będzie królową, króla Achaszwerosz dalej będzie odnosił wielkie sukcesy i że tu historia się zakończy. Ale tu dopiero historia się zaczyna. Tu dopiero się zaczyna, bo powstaje jeszcze jedna osoba, przychodzi do tej historii. I taki wielki antagonista. Haman. Po tych wydarzeniach król Achaszwerosz w sposób szczególny wyróżnił Hamana, syna Hamedaty, potomka Agaga. Wiecie, kim był Agag, wiecie, że Haman, nie mamy czasu, żeby całą tą historię rozpakować, ale wiemy, że Haman był z mlekiem matki wyssał nienawiść do ludu Bożego. I to było coś, czym Haman się kierował. Więc król go bardzo wywyższa. Wszyscy zaczynają kłaniać się przed Hamanem. W trzecim rozdziale, w drugim wersecie. Z tego powodu wszyscy poddani zasiadający w bramie królewskiej klękali przed Hamanem i oddawali mu pokłon.
Tak zresztą zarządził co do niego sam król. Mordochaj jednak nie klękał i nie kłaniał się Hamanowi. I teraz wiecie, mamy jaki był król, mamy kim był Haman. Wiemy, że władza i potęga i taka duma na dworze królewskim to było coś bardzo ważnego, coś czym się kierowali. Gdy Haman przekonał się, że Mordochaj rzeczywiście nie klęka i nie oddaje pokłonu, wpadł w gniew. Uznał jednak, że uwłaczałoby mu karanie samego Mordochaja. Szczególnie też, że też dowiedział się, do jakiego ludu Mordochaj należy. Jeden człowiek, nienawiść jednego człowieka miała skończyć się ludobójstwem całego narodu. Nienawiść jednego człowieka miała zgładzić cały naród, cały lud wybrany. Ale Mordochaj dowiedział się o tym, co planuje Haman. Czytaliście historię, historię znacie. I Mordochaj robi jedną rzecz. Mordochaj, gdy dowiedział się o tym wszystkim, co się stało, rozdał swoje szaty, oddział włosienicę, posypał się popiołem, następnie wyszedł i ruszył w miasto, głośno i gorzko płacząc. Estera dowiedziała się od swoich służących. Przyszli i powiedzieli królowej o Mordochaju. Wieści te bardzo ją zaniepokoiły. Posłała mu szaty, żeby zdjęto z niego włosienicę i ubrano go w nie, ale on tego nie chciał. Estera mówi, Mordochaj, ty się nie wygłupiaj. Mordochaj, słuchaj, ty się ubierz porządnie. Wszyscy się dowiedzą, kim jesteśmy. Wszyscy będą wiedzieć. Wysłała mu ubranie. Wysłała mu, chciała jakoś załagodzić tą jego rozpacz. Mordochaj nie daje się uprosić. Ale zamiast tego prosi Esterę o coś, czego ona robić nie chciała. Już była, żyła komfortowo w Suzie, była królową i w tym momencie przychodzi zagłada na jej lud. I Estera ma wybór. Albo się przyzna, albo się nie przyzna. I wybór prosty. Ale Mordochaj prosi ją, mówi, Estera, pójdź do króla, powiedz proszę, że jest taka i taka sprawa. Proś o ratunek dla nas. I wiecie, Księga Estery ma 9 rozdziałów. Jak Żydzi i ogólnie wiele z starożytnych ludów pisało w taki sposób. My dzisiaj mamy początek, wstęp na początku, a podsumowanie, to co najważniejsze, jest na końcu. Ale oni pisali trochę inaczej. Dlatego trójanielskie poselstwo w Księdze Objawienia jest w samym środku, nie? W samym centrum. Oni też tak pisali. I to, co najważniejsze, przychodziło w środku. Tak? Ta struktura chiastyczna, jak niektórzy mówią. Co jest w samym środku Księgi Estery? Co się znajduje w samym środku? W samym środku, w 4 rozdziale, jest prośba o decyzję. Estera musi zadecydować, czy przyzna się, czy się nie przyzna. W samym środku tej księgi, w najważniejszym centralnym punkcie jest prośba do Estery i odpowiedź Estery. Estera nie zachowała się tak, jak lud Boży w tamtych czasach, to 4 pokolenie nie zachowywało się już tak, jak to 1 pokolenie. Jak to pokolenie Daniela, nie zachowywało się tak, jak Józef, nie zachowywało się tak, jak napisał Mojżesz. Widzimy to, że oni się dostosowali. Byli uchodźcami, byli niewolnikami swoich ciemiężców w tym sensie. Ale niektórzy dobrze sobie to życie ułożyli. Ale w pewnym momencie przychodzi pytanie. W pewnym momencie każdy staje przed takim pytaniem. Co zrobisz? Jak już w życiu jest dobrze, jak już sobie życie ułożysz, jak już masz miejsce, znalazłeś swoje miejsce w świecie, jak już zrobiłeś karierę, to przychodzi doświadczenie. I pytanie. Przyznasz się? Uwierzysz Bogu? I pomimo
cokolwiek by się miało stać, będziesz mu wierzyć? Czy schowasz się? Schowasz się i nie przyznasz się, kim jesteś. Estera miała wybór. Mordochaj do niej mówi faktycznie, że jeżeli ty się nie przyznasz, to zginiesz, możesz też zginąć. Ale Estera cały czas miała wybór. Mogła się nie przyznawać, schować się za swoją służbą, udawać, że nie jest tym, kim naprawdę jest. My też mamy taki wybór. My możemy w pracy, w szkole, w swoim mieście, wśród naszych znajomych nigdy się nie przyznać do tego, kim jesteśmy. Nie musimy się przyznawać. Jakoś damy radę. Możemy zacząć udawać, mówić, zachowywać się, tak żeby nie było widać, kim jesteśmy. Lud Boży też może coś takiego popaść. Nie musi oddawać Bogu chwały w taki sposób, jak Bóg tego sobie życzy. Możemy się trochę dostosować do innych wyznań. Możemy się trochę dostosować do innych religii. Możemy trochę New Age do swojego wpuścić do swojej religii. Możemy trochę wpuścić różnych rzeczy, które nie miały miejsca, o których Pan Bóg mówi nigdy. My możemy próbować trochę w tych rzeczach. Możemy zacząć uzdrawiać, możemy zacząć w jakiś sposób szukać manifestacji Bożych w taki sposób dosłowny, żeby to było widać. Możemy. Albo możemy ufać Bogu i powiedzieć tego, co Bóg, to, co jest obrzydliwością dla Boga, nie zrobię nigdy. Możemy tak. W samym centrum Księgi Estery są te dwa wersety. I przeczytajmy te wersety. 10-11, 4 rozdział, 10-11. Wówczas Estera odesłała go z powrotem z taką wiadomością. Wszyscy poddani króla i wszyscy mieszkańcy prowincji królewskich wiedzą, że każdy mężczyzna i kobieta, którzy wejdą do króla na dziedziniec wewnętrzny, bez wcześniejszego wezwania, podlegają jednemu wyrokowi śmierci. Chyba że król wyciągnie z takiej osobie swoje złote berło na znak ułaskawienia. Żeby było jasne, Mordochaj, wysyłasz mnie na pewną śmierć. Żeby było jasne. Jest nikła szansa, że król wyciągnie do mnie berło i powie w porządku. Król się bał. Bo na króla były wcześniej już zamachy. Jak czytamy wcześniej, Mordochaj nawet się przyczynił, co będzie później kluczowe w tej historii. Ale król się bał. W końcu Xerxes zginie z ręki swoich poddanych. Tak mówi nam historia. Więc król się tak strasznie obawiał, że zaszył się w pałacu. Jakby ktokolwiek próbował do niego podejść, to ginął, zanim jeszcze zobaczył króla. Takim bezpieczeństwem, czymś takim się otoczył. Estera o tym wie, że za pojawienie się przed królem grozi śmierć. Natychmiastowa śmierć. I Mordochaj nie daje się zbić z tropu. Mordochaj mówi do niej tak. 14 werset. Ten 14 werset dociera do nas przez te wszystkie wieki. Dociera do nas stamtąd z Suzy, dociera do nas dzisiaj. I stawia nas przed pewnym takim ultimatum. Jeśli w tej chwili, jeżeli w chwili takiej jak ta, zachowasz milczenie, uwolnienie i ocalenie dla Żydów przyjdzie skądinąd, lecz ty i dom twego ojca zginiecie. A kto wie, czy godności królewskiej nie dostąpiłaś ze względu na taki czas jak ten. Nie przez przypadek zostałaś królową. Jeśli się nie wydaje, że twoja uroda, twoja elokwencja, że to, że złamałaś zasady, jakimi kierował się twój lud, że to sprawiło, że jesteś na tym miejscu, na którym jesteś, to Bóg cię tam postawił. To Bóg cię postawił. Jesteś królową na czas taki jak ten, nie przypadkiem. Nie myśl sobie, że to jest przypadek. Wtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź. Idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy mieszkają w Suzie i poście za mnie, nie jedźcie, nie pijcie przez 3 dni, dzień i noc. Ja i moje służące też tak będziemy pościć. Potem udam się do króla, mimo że jest to wbrew prawu. Jeśli mam zginąć,
to zginę. Estera podjęła decyzję. Daniel powiedział do króla: o królu, mój Bóg ma moc mnie wyrwać. Młodzieńcy, którzy mieli, piec już był rozgrzany. Jeżeli Bóg chce nas wyrwać z ognia, to nas wyrwie. Pan Jezus w Getsemane, jak już podjął decyzję, to szedł spokojny na krzyż, pomimo to, że cała ta droga była jeszcze przed nim. Najważniejszy jest moment decyzji. Estera podejmuje decyzję, prosi tylko o jedno. Za naszym Bogiem wstawcie się w mojej sprawie. I udaje się do króla. I teraz ten fakt, że nic nie dzieje się przypadkiem. Ten fakt, że w życiu to, na co wskazuje Mordochaj, że to, że Estera stała się królową, to nie jest żaden przypadek, będzie miał kluczowe znaczenie. Bo tych przypadków będzie za dużo, żeby to były tylko przypadki. I słuchajcie dalej. Pamiętacie, jak co się dalej wydarzyło? Królowa Estera zaprasza na bankiet, przychodzi do króla, król wyciąga do niej berło, mówi: o królowo Estero, 30 dni się nie widzieli. Estera mówi: 30 dni się nie widzieli, 30 dni mi już król nie wzywał. Król widzi ją z daleka, mówi: ta piękna dziewczyna to jest moja królowa, proszę bardzo, chodź. Wyciąga berło, mówi: nie tylko wszystko ci jest wybaczone, ale jakbyś chciała pół królestwa, jest u twoich stóp. I Estera mówi: co byś chciała, Estero? Co sobie życzysz? Po co przychodzisz? A Estera mówi: taką prostą rzecz chciałam tylko. Zorganizowałam ucztę, kolację i chciałabym, żebyś przyszedł. A nie tylko ty, ale zabierz jeszcze swojego przyjaciela Hamana ze sobą. No, nie wiem, czy król się tego spodziewał, czy nie, ale król jest dociekliwy. Estera przychodzi, przychodzą do Estery, jest piękna uczta i król pyta: Estera, królowo. Tam jest za każdym razem: królowo Estero. Król tak pięknie się do niej zwraca. Powiedz mi, czego chcesz naprawdę? A królowa odpowiada: może gdzieś jej tam głos utkwił. Może jakoś nie mogła tego wydusić z siebie. Może się bała. Jeszcze jedną rzecz bym chciała. Żebyście jutro też przyszli do mnie. I Pan Bóg w tym momencie mówi: bardzo dobrze, bo dałaś mi czas. I pozwól, że teraz ja będę działał. A ty śpij spokojnie. Pamiętacie, jak Daniel spał? To jest taka, zawsze dzieciakom się rysuje, taką fajny obrazek. Jak Daniel był w lwiej jamie, jednego lwa wziął sobie pod głowę, na drugim lwie oparł nogi i spał jak nigdy. Wiecie, w tym wypadku też Estera może nie spała spokojnie, ale mogła spać spokojnie. Bo to, co się działo dalej, to już było w rękach Bożych. I tak? Król nie może spać w nocy. Przypadkiem. Nie może spać w nocy. I przypadkiem taka myśl przyszła do jego serca, że warto byłoby poczytać, co to w tym królestwie się działo ostatnio. Albo jakiś czas temu. I przypadkiem rozwijają przed nim zwój, w którym przypadkiem jest zapisana historia, że taki Żyd Mordochaj w pewnym momencie uratował królowi życie, bo był spisek na jego życie. Zupełnie przypadkiem to się wszystko dzieje. A król przypadkiem wezbrała w nim wdzięczność. I mówi: co tu możemy zrobić? I nie ma pomysłu. I do rana się nad tym zastanawia. A rano dzieje się ciekawa rzecz. Przychodzi Haman. A dlaczego Haman przychodzi? Bo jest trochę zły. Bo jeden z Hebrajczyków się przed nim nie kłania. I postanowił, że zrobi tak, żeby był porządek z tym. I postawił sobie wysoką szubienicę w domu. I przychodzi. A król z daleka już pyta, dokładnie jest to opisane, żeby nie umknęło naszej uwadze, kto tam jest na dziedzińcu? A to Haman. No bardzo dobrze. Haman, słuchaj, mam pytanie, bo widzisz, przyjacielu, jest taka rzecz, że zastanawiam się już całą noc,
co król może zrobić dla człowieka, którego chce wywyższyć. A Haman zaczyna opowiadać. No królu, no najlepiej byłoby, żebyś go tak na jeden dzień zrobił królem. A jak go zrobił królem? No, słuchaj. Założysz na niego swoje ubranie. Swoją piękną szatę. Posadzisz go na rumaku, w którym idziesz do bitwy, który ma twoją emblematy. A potem, żeby nikt tego nie, żeby nie było, że ktoś nie zauważy, to jeszcze weźmiesz go tak po rynku miasta. Przewieziesz. I wszyscy będą wiedzieć, kim on jest dla ciebie. Król mówi, Haman, ty masz takie dobre rady. Idź i zrób to dla naszego przyjaciela Mordochaja. Tylko tak, co do litery. To jest dokładnie napisane, co do słowa. Tu jest tak pięknie napisane, że król mówi jeszcze do niego, co do słowa to zrób, żebyś nic nie pominął. Dokładnie tak zrób, jak powiedziałeś. No Haman wraca do domu, jest napisane, że wraca do domu i aż twarz swoją zakrywa przez to, co się stało. I wyznaje to wszystko przed swoimi tam przyjaciółmi, żoną, ale zanim się udało cokolwiek zrobić, to przyszli dworzanie z dworu królewskiego i zapraszają go już, chodź na drugą ucztę. Zaczyna się uczta u królowej Estery, przyjdź. No i ta sama sytuacja, król jest dociekliwy, pyta swojej żony królowej, królowo, ale powiedz mi proszę, czego naprawdę chcesz? A królowa mówi, królu, litości. Uratuj moje życie. Król jak słucha tego, oto ta jego piękna, który jest zakochany po uszy królowa, leży u jego stóp i mówi, królu litości, ratuj moje życie i życie mojego ludu. O, którego mężczyznę by to nie poruszyło, gdyby jego żona, jego miłość, jego życia przychodzi i mówi, moje życie jest w niebezpieczeństwie i jest w twoich rękach. O, mówi królowo, co się stało? Jak to możliwe? Ten Haman chce zrobić tak i tak i tak. Król jest tak wściekły, że wychodzi, przypadkiem wychodzi, oczywiście, wychodzi do swoich ogrodów. I przypadkiem, wraca w momencie, a to będzie za chwilę, wraca w momencie, kiedy Haman rzuca się na łóżko królowej, aby prosić ją o litość, której sam w sercu nigdy nie miał. Przypadkiem. Król wraca przypadkiem. W tym momencie. I mówi, o nie, chciał ją pozbawić życia, a teraz chcę jeszcze na moich oczach moją królową zgwałcić. Mówi, to koniec. I zanim jeszcze dokończył te słowa, na Hamana już był wydany wyrok. I zawisł na tej szubienicy, na której miał zawisnąć Mordochaj. Wszystko przypadki. Bóg w tej historii nie jest powiedziany, wymieniony z imienia. Wynik modlitwy, cuda zdarzają się w taki sposób, my to nazywamy cudami, ale są takie cuda, jak to Dwight Nelson ciekawie mówi, kiedy Bóg działa inkognito. I to nie były przypadki. To nie był przypadek, że Bóg działał, kiedy Estera nie mogła już nic powiedzieć. Kiedy jej było, kiedy się bała, Bóg przejął inicjatywę. To nie był przypadek, że król spać w nocy nie mógł. I to nie był przypadek, że zwój otworzył się na tej historii, gdzie Mordochaj, który miał rano zginąć, rano miał przyjść Haman, i miał być wydany wyrok na Mordochaja i gotowa szubienica. Tego samego dnia Mordochaj miał zginąć. Zanim jeszcze wszyscy zaczną ginąć, to jeszcze na początek rozpoczniemy od Mordochaja. I to nie był przypadek, że przychodzi do króla rano, a król jest na to przygotowany. Król wie, Pan Bóg przygotował króla na to, co stanie się rano. Pan Bóg wiedział, że rano przyjdzie Haman, więc król musiał być przygotowany. I król był przygotowany. Boga nie da się zaskoczyć. Pana Boga się nie da zaskoczyć. Pana Boga nie zaskakują sytuacje w naszym życiu. Nam się tak wydaje, nie? Bo one nas zaskakują, tak? Bo my nie znamy jutra, my nie znamy, co będzie, nie wiemy, co będzie za miesiąc, my nie wiemy, co będzie za rok.
I nas czasem sytuacje zaskakują, czasem bardzo niemile. Ale nie Pana Boga. Nigdy. Pana Boga nic nigdy nie zaskakuje. I wiecie, jeszcze jest jedna taka prawda płynąca, dwie płynące z tej historii. Po pierwsze to, że postacie biblijne, czy to te pozytywne, czy to te negatywne, niestety zawsze ta zasada, że to, co się posieje, to się też rządź będzie. I tak, kiedy Jakub poszukuje ojca, sam jest oszukany przez Labana. Kiedy trzech przyjaciół Daniela jest wrzuconych do pieca ognistego, giną ci, którzy ich wrzucają. Kiedy Daniel jest wrzucony do lwiej jamy, lwiej jamie kończą ci, którzy go wrzucili. Kiedy król Dawid zabija Uriasza, dziecko Boże, ginie jego dziecko, aby Dawid mógł poczuć, co to znaczy, kiedy ktoś odbiera dziecku, kiedy ktoś odbiera Bogu jego dziecię. Tutaj również Haman, który przygotował szubienicę, na tej szubienicy kończy. Dzieci Bożych nie wolno dotykać. Bo tak jak nieprzyjemnie jest dotknąć źrenicy, tak jest dotknąć dziecko Boże. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Bo gdybyśmy tą historię zatrzymali tak gdzieś w połowie, gdybyśmy doszli do momentu, kiedy król Achaszwerosz, kiedy król Xerxes, który boi się o swoje życie, przypieczętowuje los narodu wybranego. A wiecie, że tej pieczęci się nie dało zdjąć. Król nie może, nawet potem ta pieczęć, tak samo za czasów Daniela, nawet potem, nawet król nie może tej pieczęci i ma potem Achaszwerosz ma problem, bo wyrok jest wydany i musi inne polecenia uczynić, żeby nie było tej zagłady. Ale gdybyśmy doszli do tego momentu, wyobraźcie sobie, że znaleźlibyśmy się w tym momencie historii, tam razem z nimi, i bylibyśmy częścią ludu wybranego wtedy. I doszlibyśmy do momentu i usłyszelibyśmy, że król przypieczętował nasz los. I koniec. I już. To co byśmy powiedzieli? To już jest koniec. Zginiemy. Ale historia nie kończy się nigdy, zanim to Pan Bóg jej nie zakończy. Historia. Nie wolno nam oceniać historii w momencie, kiedy mecz jeszcze trwa. Nikt nie dokonuje analizy, kiedy jeszcze coś się dzieje. Analizę dokonuje się na koniec. Odpowiedzi są na koniec. Nie można analizować życia człowieka, dopóki życie jeszcze trwa, bo życie Manasesa, króla, można było analizować jako niesamowicie negatywne, ale w pewnym momencie nawet Manases z tego dołu, w którym się znajdował, wyciągnął rękę do Boga, a Bóg tą rękę dawno wyciągał do niego i był przygotowany, żeby swojego upadłego syna wyciągnąć z tego stanu, w jakim był. Dlatego koniec jest dopiero wtedy, kiedy Pan Bóg mówi koniec. Boga nic nie zaskakuje. Jego przypadki to nie są przypadki, to On działa, czasem niewymieniony z imienia, ale działa, bo tych przypadków jest za dużo, żeby można było powiedzieć, że prawdopodobnie tak się po prostu stało. I jeszcze jedno, Bóg, nie oceniajmy historii, dopóki Bóg tej historii nie zakończy. Nie oceniajmy historii swojego życia, jakiejkolwiek historii, czegokolwiek, co się dzieje w naszym życiu. Dopiero na koniec można zadawać pytania. I przyjdzie dzień, że każde pytanie będzie, że do każdego pytania będzie odpowiedź. Księga Estery jest niesamowita. Księga Estery jest niesamowita jeszcze z jednego powodu. Bo to jest księga, która staje się aktualna coraz bardziej z dnia na dzień. Bo tak jak już na pierwszej części powiedzieliśmy, że we wszechświecie jest taka wieść, że król wraca po swoją dawno odebraną mu własność. Ojciec wraca po swoje dzieci. I zakończy historię i wtedy będzie czas na pytania i na odpowiedzi. I ta historia obrazuje, w jaki sposób naród wybrany będzie musiał się ostać
w tych ostatnich czasach. Ostać się, a jedno, co będą mieli, to tylko wiary. I ta wiara będzie musiała wystarczyć. Ale podejrzewam, słuchajcie, że jeszcze będą mieli całą masę przypadków. Tylko to tak w cudzysłowie. Kochani, dziękuję wam bardzo. Dziękuję, że mogliśmy dzielić się Słowem Bożym. Pamiętajmy o Słowie Bożym. Pamiętajmy o tym, że Bóg nie musi być wymieniony z imienia, żeby działać w naszym życiu. Niech was Pan błogosławi. Amen.